Roxy Węgiel znika ze sceny z powodu choroby. Miesiącami ukrywała, co jej dolega. Roxana Węgiel, po ogłoszeniu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby, powoli wraca do życia publicznego. Młoda gwiazda musiała zrezygnować z dotychczasowych planów. Przez miesiące ukrywała swój stan zdrowia. Jak radziła sobie z dolegliwościami? Nowe życie po ślubie Roxany Węgiel. Roxana Węgiel, popularna polska piosenkarka, zmaga się z cukrzycą typu 1. Jest to choroba autoimmunologiczna, która polega na niszczeniu komórek wytwarzających insulinę w trzustce. Insulina jest hormonem niezbędnym do prawidłowego metabolizowania glukozy, czyli cukru we krwi. Bez odpowiedniej jej ilości poziom glukozy we krwi może się znacznie podwyższyć, co prowadzi do wielu poważnych powikłań zdrowotnych. Na szczęście Roxana, dzięki odpowiedniemu leczeniu i wsparciu fanów, świetnie sobie radzi z tą chorobą. Diagnoza była dla niej dużym zaskoczeniem, ale nie poddała się. Początkowo miała nadzieję, że uda jej się połączyć karierę z leczeniem. Zdrowie wymusiło jednak na niej zmianę. Piosenkarka powiadomiła fanów o przerwie. Dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu 1 i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala. Muszę wyłączyć się z aktywności fizycznych na miesiąc, jest mi bardzo przykro, bo strasznie stęskniłam się za koncertami, spotkaniami z wami. Pisała w październiku. Jej trasa koncertowa Break Tour na razie się nie odbędzie. Roxana Węgiel długo ukrywała swój stan. Nawet podczas wystąpień przed kamerami niewiele kto wiedział o jej chorobie. Moda z nutką zdrowego rozsądku. Jednym z aspektów, który wzbudza duże zainteresowanie, jest to, jak Roxana dostosowuje swoją garderobę do nowych realiów. Jako osoba publiczna, często musi pojawiać się na różnego rodzaju wydarzeniach, gdzie oczekiwana jest odpowiednia stylizacja. Nawet wtedy Roxana nie zapomina o swoim zdrowiu i wybiera ubrania, które nie tylko podkreślają jej indywidualny styl, ale także zapewniają komfort i bezpieczeństwo. W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć, że Roxana coraz częściej sięga po stylizacje, które delikatnie zasłaniają jej ramiona. To właśnie w tym miejscu ma umieszczony sensor do ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu zabiegowi czujnik jest zabezpieczony przed uszkodzeniem, a Roxana czuje się bardziej komfortowo. Co więcej, jej stylizacje stały się inspiracją dla wielu osób zmagających się z cukrzycą, pokazując, że można pogodzić modę z koniecznością noszenia sprzętu medycznego. Jak Roxana Węgiel radzi sobie z chorobą? Swoją walkę z cukrzycą Roxana postanowiła wykorzystać, aby zwrócić uwagę na tę chorobę i wesprzeć innych. Internautom otwarcie opowiedziała o tym, co przechodziła z dolegliwościami. Początki były bardzo trudne. Ukrywałam wszystko, co świadczyłoby o tym, że mam cukrzycę typu 1, bo nie byłam w stanie na samym początku pogodzić się z tą chorobą. Nie jest to łatwe, kiedy po prostu nagle dowiadujesz się, że musisz sporo zmienić w życiu, ale to też nie jest koniec świata, przyznała na Instagramie, wyznała. Z
biegiem czasu gwiazda postanowiła świadomie podejść do swojej choroby i nieść przesłanie fanom. W mediach społecznościowych nie ukrywa już sprzętu medycznego, a także coraz otwarciej mówi o swoich doświadczeniach. Teraz wiem, że cukrzyca w niczym mnie nie zatrzyma. Postaram się wraz z nabywaniem wiedzy przekazywać Wam moje przemyślenia i tipy związane z cukrzycą. Diagnoza była dla mnie szokiem, teraz uczę się, jak funkcjonować w chorobie bez rezygnacji z siebie i przyjemności, przekazała.